Junji Ito jest mangaką, który znany jest z tworzenia komiksów w tematyce horroru. Z niepowtarzalnym stylem graficznym i klimatem, który sprawia, że ich czytelnik zadaje sobie pytanie: co ten człowiek miał nasrane we łbie, że zrobił coś takiego? Howard Phillips Lovecraft z kolei jest pisarzem, który żył 2 wieki temu, a charakteryzował się pisaniem literatury grozy. Od niego mamy całą mitologię Cthulhu, wielkie bóstwa czekające na nasz świat, wszystko co sprawia, że zadasz sobie pytanie: co on miał nasrane we łbie, że zrobił coś takiego? I teraz wyobraźcie sobie, że ci dwaj panowie w jakiś groteskowy sposób, poprzez czystą, piękną miłość, spłodzili dziecko w postaci gry komputerowej. A we wszystkim, ja jestem Pio, a dziś przedstawię wam, czym jest World of Horror. World of Horror to bardzo klimatyczna gra RPG, stworzona własnoręcznie przez jednoosobową armię, którą jest Paweł Koźmiński. Jezu, jaki ten człowiek jest wysoki. Albo ta babka jest mała? Znaczy, kij to wie. Paweł na własną rękę zaprogramował i stworzył grafikę do tej gry, którą przyznaje się, że robił w Microsoft Paint'cie. I że nienawidzi sam siebie. All the art you can say is made in Microsoft Paint. Great program, I hate myself. Bardzo się z tym utożsamiam, choć używam do wszystkiego Paint.neta, to jednak Paint w nazwie zobowiązuje. Koźmiński był bardzo natchniony wszelkimi tworami grozy, napotykając na swojej drodze dzieła Lovecrafta i Ito, więc jako swój cel życiowy obrał sobie najstraszniejszy zawód pod słońcem, czyli bycie dentystą. Znaczy, to nie było powodem, ale to moja osobista teoria co do jego życia. W każdym razie, dentyści są jednak chyba zbyt mało straszni na jego gusta, bo Paweł zdecydował się na stworzenie produkcji, która samą nazwą wskazuje, że czeka na nas w niej świat pełen horroru. Ale może trochę o samej grze. Jest to gra RPG, której akcja rozgrywa się w Japonii w latach 80., a nad miastem, w którym przebywa nasz główny bohater, spoczywa czujne oko starych bóstw, które chcą nasz piękny świat do reszty rozdupić. Mimo dwukolorowej oczojebnej estetyki, można się z nią trochę pobawić i dopasować do własnych fetyszy, jednak faktem pozostaje, że czarno-biała rozgrywka jest tą najbardziej klimatyczną. Choć jednak ten czerwony i czarny kusi mocno, o moje kolorki. Anyway, jeśli gracie w World of Horror po raz pierwszy, gra sugeruje wam pierwszą uproszczoną rozgrywkę, ułamek tego, co daje nam prawdziwa gra. Ale levele początkowe są dla słabych, więc dalej mamy grę podstawową, szybką rozgrywkę z losową postacią, bóstwami wszystkim co da się mieć losowe, albo tryb, w którym sami możemy to wszystko ustalić, łącznie z seedem, który zapewni nam ciekawsze doznania. W grze mamy parę postaci do wyboru, każda ma inne bonusy do statystyk i każda ma inne dodatkowe perki, które później możemy odblokować podczas gry, gdy zdobędziemy kolejny poziom. Niektóre z nich pomagają w walce, inne w zdobywaniu informacji, a jeszcze inne pomagają nam w braniu kąpieli. Ja, to chyba oczywisty, który wybiorę, nie? Tak czy inaczej, prócz postaci musimy później wybrać bóstwo, które się budzi i chce rozpieprzyć cały świat. I mają one równie niewymawialne imiona, co te w mitologii Lovecrafta. W naszym miłym gronie znajdziemy na przykład Ktaka Atorasu, pajęcze bóstwo, Itotu, pożerający ogień, Atiolazat, niebosiężne oko, i Goizo, to jest całkiem normalne, byt zapomniany przez bogów, a także wiele innych. Brakuje mi tu tylko Mekhana albo Yaldabaoth z uniwersum SCP. Każdy ze starych bogów dodaje jakąś przeszkodę do gry. Jeden zwiększa zadawane obrażenia własne i wrogów, inny zabrania ucieczki z walk, a jeszcze inny sprawia, że używanie zaklęć kosztuje dodatkowo punkty zagłady. Czekaj, zaklęcia, punkty zagłady, Pio, co ty pieprzysz? Zaraz do tego dojdziemy. W tej grze jest ogrom kontentu, który trzeba zwiedzić. Standardową rozgrywkę rozpoczynamy mając przed sobą dwie lokalizacje, dom i latarnię morską. To jest nasz hub główny. Naszym celem jest dotrzeć do latarni i pokonać bóstwo, jednak jest ona zamknięta na 5 zamków. Żeby je otworzyć, nasza postać musi rozwiązać parę zagadek, na które niedawno wpadła, rozglądając się po okolicy. Tak, w tej grze jesteśmy pieprzonymi ekspertami w dziedzinie teorii spiskowych. Zapomniałem wspomnieć o statystykach naszych postaci, oczywiście. Standardowo mamy siłę, zręczność, percepcję, wiedzę, charyzmę i fundusze. A także punkty wytrzymałości, czyli punkty życia, i punkty punkty rozumu, czyli coś, co mnie najbardziej jarało tutaj za pierwszym razem. Jeśli stracisz punkty wytrzymałości, giniesz, to oczywiste. Ale jeśli stracisz wszystkie punkty rozumu, odchodzisz od zmysłów i również przegrywasz. Cały element obłąkania i szaleństwa jest nieodłączną częścią opowiadań i mitologii Lovecrafta. Co mnie zawsze najbardziej jarało, więc to jest cudo! Wracając. W naszym kochanym domku możemy zrobić wiele rzeczy, przygotowując się do rozpoczęcia jednej z 5 misji, które jawią nam się przed oczyma. Oczywiście same misje też są losowo dobierane i jest ich dużo. Ale do tego zaraz dojdziemy. W mieszkaniu możemy na przykład wziąć kąpiel, żeby odzyskać punkty wytrzymałości, punkty rozumu, albo zwiększyć mnożnik punktów doświadczenia na następną misję. Możemy się przebrać, żeby wyglądać jak typowa dziewczynka z anime i narazić się na gwałt ze strony napalonych japońskich demonów.
Możemy też spojrzeć przez Judasza, żeby zestrać się na widok stalkerów z klatki schodowej. Ale przede wszystkim możemy odkryć, co powoduje całe zło w tej grze. Czyli spojrzeć na godzinę tuż obok telewizora. Okej, tak dużo omawiam, a jeszcze nie przeszliśmy nawet do gameplayu. Bra, to jest tak cudowne, że chcę omówić jak najwięcej. Tak więc odpalamy jakąś zagadkę i wio, gra nas wyrzuca na mapkę eksploracji. Mamy jedno główne zadanie, które jest zaznaczone kółkiem i te miejsce mamy eksplorować, żeby dojść do sedna sprawy i przejść daną misję. Ale mamy też misję dodatkową, jeśli ją wykonamy, to dostaniemy dodatkowe info o naszej aktualnej misji, albo po prostu zyskamy jakieś fajne rupiecie. Oczywiście możemy też eksplorować wszystko inne, nie mamy ograniczenia, każda eksploracja to kolejne losowe wydarzenie. Czy to walka, czy spotkanie ze znajomym księdzem, czy natknięcie się na rytuał. Tak, oczywiście, że wezmę udział w rytuale, czemu w ogóle pytasz? To wszystko za każdym razem jest losowe, a po którejś grze zaczynasz rozpoznawać dane schematy i wtedy używasz ich na swoją korzyść. Za pierwszym razem jest duża szansa, że natkniesz się na zbitkę ciał uczniów nad morzem, która w paru ciosach zleje cię na miazgę i po tobie. Ale im więcej razy będziesz grał, tym więcej się nauczysz i tym lepiej zrozumiesz swoją rozgrywkę. Podczas eksploracji możesz wchodzić w interakcje z różnymi ludźmi, odwiedzać sklepy z narzędziami, żeby kupić broń, korzystając z naszych funduszy. Albo udać się do sklepiku w mieście i... O mój Boże, ten piesek jest taki uroczy! U niego możesz kupić fajki, żeby rozwinąć uzależnienie od nikotyny, zupełnie jak w prawdziwym życiu. W szkole natomiast możesz rekrutować ludzi do swojej drużyny, żeby móc nimi rzucić w swoich wrogów. No, kto by nie chciał dołączyć do takiego przystojniaka z obitym ryjem? Te akcje jednak zwiększają pasek zagłady, którą szykuje dla nas nasz aktualny bóg. Walki z wrogami również mogą zwiększać pasek zagłady. W ogóle walki mogą wszystko. Wrogowie mogą uderzać w twoją wytrzymałość, rozum, pasek zagłady, albo wszystko naraz! System walki to w ogóle jest cudo. Składa się na niego pasek akcji, bo każda akcja zabiera trochę czasu i w zależności od twoich statystyk możesz wykonać tylko parę akcji. Nie masz broni? Znajdź sobie jakąś. O, patyk, cool, fajnie. Masz broń? Przygotuj się i zacznij napieprzać. Możesz też rzeczywiście unikać ataków, albo spróbować zacząć tańczyć jak debil, żeby odegnać złe moce. To akurat nigdy mi się jeszcze nie udało i zawsze zdychałem. Kiedyś mi się uda. Jeśli jeszcze jesteś w miarę żywy, to kontynuuj śledztwo i dojdź do jego sedna. W niektórych śledztwach nawet nie musisz bić się z żadnymi demonami, żeby je przejść, ale pamiętaj, śledztwo bez demona z obitym ryjem i przyjaciółmi złożonymi w ofierze to słabe śledztwo. Każda misja bowiem posiada parę różnych zakończeń. Do niektórych potrzebujesz jakiegoś przedmiotu, do innych jakiejś konkretnej zdolności, którą zdobywasz poprzez wejście na wyższy poziom, a w innych musisz całkowicie zmienić swoje podejście. Z każdą nową grą misje się zmieniają i choć możesz znać już dane śledztwo na pamięć, to zawsze jest inna droga i zawsze może wydarzyć się coś losowego. Na przykład tutaj się za pierwszym razem zesrałem, wybierając jedną opcję podczas przeszukiwania posiadłości, a tutaj zesrałem się za drugim razem w tym samym miejscu, wybierając drugą opcję podczas kolejnej gry. Fuck me, ta posiadłość to tragiczna misja. Właśnie, misje, jest ich dużo. Mamy m.in. śledztwo w sprawie typa, który odkrajał dziewczynom nogi i zamieniał je w syrenki. Ten poziom wprowadzający o babce z nożycami, która mordowała uczniów, wyjazd na festiwal, podczas którego znikali ludzie i o Boże, o kurwa! A także mojego faworyta ostatnio, czyli śledztwo z posiadłością, z której zniknęła cała rodzinka. Teraz małe spoilerki do zakończeń z tej konkretnej misji. Na początku przechadzamy się normalnie po mieście i trafiamy do posiadłości, którą później zwiedzamy, fragment po fragmencie, odkrywając coraz więcej tajemniczych miejsc, klibi manekinów i... No oczywiście, że wezmę kąpiel, czemu nie? Aż w końcu docieramy do mrocznej piwnicy, w której odkrywamy dostęp do morza. To stamtąd wydobywały się dziwne dźwięki, które musiały doprowadzić rodzinę do szaleństwa. A to z kolei sprawiło, że później pożarli się żywcem. Sprawa rozwiązana. Za drugim razem podchodząc do zadania, zdecydowałem się wykonać misje poboczne, czyli pozwiedzałem wybrzeże i znalazłem dziennik architekta tej posiadłości i dokumenty o zaginionych ludziach. Och, poczekajcie chwilę, statuetka przedstawiająca jakieś dziwne bóstwo i mogę ją wziąć do domu? Jasne! Och, nawet gra mówi mi, że to zły pomysł, cool! Wracając, postępuję dokładnie tak jak wcześniej, znów zwiedzam posiadłość, dotykam jakieś śmieszne kamienie, schodzę do piwnicy i odkrywam dzięki latarce, że znajdują się tam głośniki nadające na jakieś częstotliwości. A z dokumentów, które znalazłem, mogę ustawić je na odpowiednią częstotliwość. Dzięki temu mam... Czekaj, jak to mam się przygotowywać do walki? O Boże, o kurwa! Nagle mam walczyć z jakimś demonem, który ma 50 HP i nie mam jak go zranić, bo jest zbyt duży. Cool. Błaźnię się, próbując przed nim tańczyć, żeby go przegonić, ale ginę i tak. Za trzecim razem jestem zdeterminowany, zbieram ekipę, biorę jakąś łopatę czy coś i wpadam tam z impetem, gotów zwojować świat. Tym razem chyba miałem nawet jakieś zaklęcia w razie czego. Wtedy dokonuję zaskakującego odkrycia. Ja go nawet nie mogę zaatakować tym.
A kopnąć go mogę chociaż? Mogę poświęcić swojego, mojego studenta E, który ze mną tutaj przyszedł. Super, z chęcią go poświęcę. O, super! Wystarczy poświęcić swojego przyjaciela, żeby uciec od demonów. Rzucam studenta E na ołtarz i dźgam go w klatkę piersiową. Bardzo cool. Yeah, to nie było aż takie trudne. To od zawsze było rozwiązanie. Ale to oczywiście nie wszystko. To tylko jedno śledztwo, jedną postacią i na dwa z trzech sposobów. A w innych misjach jest ich o wiele więcej. Niektórych misji nawet nie rozpocząłem i nie skończyłem porządnie. Tak, to dlatego, że jestem słaby w RPG i na normalnym poziomie trudności ubierałem cały czas. Fuck off! Tak, nawet jeszcze nie wszedłem do latarni! Włączę sobie łatwy poziom trudności i to przejdę w dziś w nocy, okej? Okay? Dajcie spokój. No bo, nie wiem czy wam mówiłem, ale ta gra ma trzy poziomy trudności i dwie opcje śmierci. Albo giniesz od razu, albo jeszcze chwilę chodzisz z rozkwaszoną twarzą i mózgiem na ścianie, mając okazję na wyleczenie się. Ponadto szanowny pan Koźmiński dodał możliwość modowania scenariuszy gry i dodawania scenariuszy społeczności, z tego co zauważyłem, więc to na pewno rozwinie różnorodność rozgrywki. A, no i ten, wracając, po każdym zakończonym śledztwie otrzymujemy trochę expa, dodatkowych punktów, zmniejszenie paska zagłady, a także śpieszny kluczyk otwierający jedną z kłódek do tajemniczej latarni, źródła wszystkich problemów w mieście. Co się w niej znajduje? Nie będę wam spoilerował. Bo jeszcze tam nie dotarłem, ale cicho. Po każdej misji, oprócz fajnych dodatków, nasz wybrany bóg zsyła nam jedno utrudnienie, żeby nie było nam zbyt łatwo. Czyli na przykład dziwna epidemia zwiększająca cenę leczenia w szpitalu, zablokowanie dróg dojazdowych do miasta, czy McHane wie jeszcze co. W sumie nie wiem co wam mogę jeszcze powiedzieć o tej grze, żeby was przekonać do tego, że jest genialna. No po prostu jest i tyle. To bardzo wciągające roguelike RPG, ciągle aktualizowane, bo jest we wczesnym dostępie na Steamie. A cena też jest całkiem przystępna, więc Paweł, jeśli tego słuchasz, jesteś moim szamanem. To brzmi jak bardzo chujowy komplement, ale wymyśliłem go właśnie w tej chwili i nawiązuję do zajebistego twórcy, więc oficjalnie jesteś szamanem naszego kultu. Brawa! Możesz składać w ofierze ludzi bez zobowiązań. A jeśli ty, drogi widzu, słuchaczu, bądź istota z innego wymiaru, właśnie, jeśli jesteś istotą z innego wymiaru, spokojnie, ja spłacę ten dług, niedługo, nie odwołujcie produkcji tych moich klonów, ja potrzebuję tej armii, okej? Okay? Dziękuję. Drogi widzu, jeśli chcesz dołączyć do naszego kultu, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał. No i zostaw dzwoneczek, a także odwiedź którąkolwiek z grup bądź profili, które znajdują się w opisie tego filmu. A nasz kult będzie już o jedną osobę potężniejszy. Jak zwykle chciałbym również podziękować wszystkim wspierającym kanał, w szczególności Kirito, Janowi, Zero Two, Twisterowi, Cacykowi, Moxo, Enigmie i Urszuli. To było World of Horror, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.